Cezary Potapczuk, Kontrapunkt. Dzień dobry w studiu Lubelskiej TV. Pan Wojciech Wilk, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panie redaktorze. Pośle. Dzień dobry. Panie pośle, czy jest pan zadowolony z wyroku sądu apelacyjnego w sprawie kłamstw wypowiedzianych przez premiera Morawieckiego? Tak, jestem zadowolony. Sąd apelacyjny potwierdził, że pan premier Mateusz Morawiecki mijał się z prawdą i kazał panu premierowi dokonać stosownego sprostowania. Z tego co wiem, w dwóch stacjach telewizyjnych ma się to sprostowanie ukazać. No bo przykro to mówić, no ale pan premier niestety minął się z prawdą. No, ale działacze Prawa i Sprawiedliwości, w tym szef kampanii Tomasz Paręba, twierdzą, że sąd przyznał rację premierowi, że premier nie musi przepraszać. I to ich satysfakcjonuje. Znaczy, powiem tak, no cóż mają mówić? Robią dobrą minę do złej gry. Pan premier się mylił, no i nie wiem, czy mu jego urzędnicy dostarczyli złe informacje, czy zrobił to z premedytacją. Czy to była może retoryka wystąpienia wyborczego? Nie. To moim zdaniem było, pan premier doskonale wie, że uczestniczy w kampanii wyborczej po stronie Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że zapędził się w tej swojej retoryce, albo nie sprawdzając liczb, albo po prostu jego współpracownicy te liczby mu dostarczyli nie takie jak są, bo ja tylko myślę, że można by przypomnieć, że za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zostało wybudowane 2000 kilometrów dróg, z czego mówię tutaj o autostradach i drogach ekspresowych, 900 kilometrów autostrad, 1100 kilometrów dróg ekspresowych, prawie 15 tysięcy kilometrów dróg z tak zwanych schetynówek, a więc tych dróg lokalnych, zostało zainwestowane w same schetynówki ponad 11 miliardów złotych, olbrzymie pieniądze zostały zainwestowane, ponad 130 miliardów złotych w ekspresówki i w autostrady. No więc nie można mówić, że nie było budowane, nie można było mówić, że tych dróg nie ma. A bo i te mosty drogi zdaje po się są. Też budowano, mamy chociażby przeprawy w kamieniu. Czy to jest coś wyimaginowanego? No nie, to jest fakt, bo przecież ten most został zbudowany i mamy doskonały skrót, jeżeli chcemy jechać chociażby do Warszawy. Więc te mosty są, tych mostów z kolei przybyło 300. Więc to nie jest tak też, że zostało zbudowanych jeden, dwa mosty. Więc to również jest no, znaczna ilość. Więc ja zawsze wychodzę z tego założenia, że trzeba mówić prawdę, trzeba docenić to, co zrobili poprzednicy, a jeżeli mam dobry pomysł, jak to rozwijać, to powiedzieć o tym pomyśle. Natomiast mam wrażenie, że Prawo, Sprawiedliwość i pan premier stosuje taką zasadę, że wcześniej nie robiło się kompletnie nic, wcześniej była spalona ziemia, a dopiero przyszło Prawo i Sprawiedliwość i zaczyna robić pewne rzeczy, co jest oczywiście no, bzdurą, tak? Bo tak jak mówię, znowu przykład województwa lubelskiego. W województwie lubelskim zostało z tych tak zwanych schetynówek wybudowanych ponad 1100 kilometrów dróg. I te drogi są, wystarczy się przejechać, wystarczy zobaczyć. Zobaczmy na te inwestycje większe. Droga wojewódzka prowadząca do Kamienia. I tak, ale nie tylko, no bo spójrzmy na S17, no spójrzmy na obwodnicę, Lublina. Powiem jeszcze jedną rzecz, że oprócz tych 1100 km dróg ekspresowych i 900 km autostrad, my zostawiliśmy, przekazując władzę Prawu i Sprawiedliwości, 900 km dróg, nazwijmy to w nierozstrzygniętych przetargach, a więc trzeba było te przetargi rozstrzygnąć. Natomiast grubo ponad 1100 km dróg, które już były budowane, gdzie inwestorzy byli na placu budowy i te drogi budowali, więc mamy te 2000 km zbudowane, tak to powiem najogólniej, no i mamy grubo ponad 2000 dróg rozpoczętych. Ale jakoś Prawo i Sprawiedliwość tego nie pamięta, bo niedawno było przecięcie wstęgi na obwodnicy Puła, na fragmencie drogi S12 ekspresowej. I jakoś nikt nie spieszył się z zaproszeniem tych, którzy tą budowę zainicjowali i
rozpoczęli. No myślę, że to zła praktyka, no bo pan redaktor mówi o obwodnicy Puław. No przypomnę również, że tak samo przy oddawaniu do użytku obwodnicy Lublina, tej pozostałej do realizacji w kierunku na Kraśnik, również nikt nie był zaproszony, jeżeli chodzi chociażby o posłów opozycji, czy o tych, którzy wcześniej tą inwestycję przygotowywali. Więc myślę, że to praktyka zła. Zła praktyka. To małostkowość? Nie chciałbym tutaj może aż w ten sposób używać takich słów, ale tak jak mówię, zła praktyka, bo uważam, że powinni być również zaproszeni ci, którzy tą inwestycję przygotowali, którzy tą inwestycję realizowali, no bo tutaj no, rząd Prawa i Sprawiedliwości dołożył powiedzmy swoją cegiełkę, żeby być sprawiedliwym. Realizował ją w określonym etapie. A zasługa jest i tych, tak bym to powiedział. Panie pośle, ja zapytam tak, co mogą czuć dzieci, co mogą czuć dzieci ojca, który publicznie został nazwany kłamcą i oczywiście uznany kłamcą przez sąd? Na pewno nie czują się dobrze. Komfortowo? Na pewno nie czują się dobrze. W sprawdzonych demokracjach, w demokracjach Europy Zachodniej jest tak, że polityk przyłapany na kłamstwie, jeszcze kłamstwie potwierdzonym przez sąd, odchodzi. Tak powinno być. Natomiast no, ja mam wrażenie, że w Polsce w ostatnim czasie to kłamstwo stało się wszechobecne, tak, że bardzo często partia rządząca posługuje się tą takimi niedomówieniami, że posługuje się kłamstwem, tak to trzeba po prostu określić. Jakby troszeczkę fałszując ten obraz, to co powiedziałem wcześniej, że Prawo i Sprawiedliwość chce stworzyć takie wrażenie, że dopiero po przyjściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości Polska zaczęła się rozwijać, zaczęły być podejmowane jakieś rozwojowe działania. Natomiast przykro to powiedzieć, no sytuacja wygląda troszeczkę odwrotnie, tak, bo jeżeli spojrzymy na inne dziedziny życia, no to są wprowadzane pseudoreformy, które jakby szkodzą demokracji, szkodzą naszemu wizerunkowi w Europie, aniżeli mu pomagają. Reforma sądownictwa, nie za wiele się dzieje w polskiej armii, nasza słabnąca pozycja w Unii Europejskiej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie radzi sobie chociażby z afrykańskim pomorem świń. Przypomnę, 3 ogniska, kiedy przekazywała władza Koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, dzisiaj pewnie około 200 ognisk albo i więcej, więc rząd pana premiera Morawieckiego bardzo sprawnie porusza się, powiedzmy to PR-owo, robi szereg eventów. Pan premier Morawiecki przemawia z taką pewnością w głosie, mówiąc jak teraz jest dobrze, a jak kiedyś było źle. Natomiast jeżeli spojrzymy na fakty i je tak rzetelnie i wiarygodnie ocenimy, to wcale nie jest tak, że kiedyś było tak źle, jak mówi pan premier Morawiecki, i wcale nie jest tak, że dzisiaj jest tak dobrze, jak również mówi pan premier Morawiecki. Ale chyba też warto premierowi przypomnieć, że sam był umoczony w rząd poprzedników. No tak, no pan premier Morawiecki, powiedzmy, że w jakimś tam stopniu współpracował w tym rządzie, bo tak, bo z tego co sobie przypominał, był w Radzie przy panu premierze Donaldzie Tusku. To jest ciało doradcze, więc aż takiej wagi bym oczywiście do tego nie przykładał, aczkolwiek no fakt jest, że był, tak, że fakt jest, że był, no ale no jest również przecież człowiekiem wykształconym, tak, człowiekiem znającym świat, był prezesem dużego banku, więc jakby powinien jakoś bardziej realistycznie patrzeć na to, co się dzieje i nie tworzyć tej takiej kreatywnej rzeczywistości, tak, takiej rzeczywistości, która jest obok, nie? Ale te nieprawdy jakoś łatwo przychodzą panu premierowi, bo przypomnijmy sobie, swego czasu zapewniał, że jego bank, którym kierował, nie udzielał kredytów frankowych, a raptem okazuje się, że jednak tych kredytów udzielał, a po to, by nie stracić klientów. No, większość banków udzielała tych kredytów, dlatego mówię, no, pan premier Morawiecki powinien to pamiętać, nie powinien takich rzeczy mówić. Panie pośle, po co Grzegorz Schetyna pojechał do Berlina? Bardzo to zabolało rządzącą większość, a i gromy się posypały na główną postać opozycji.
No, pan premier Schetyna jest liderem największej opozycyjnej partii. To jest po pierwsze. Po drugie, przypomnę, że jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych, Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Ma pełne prawo, bym powiedział, że również obowiązek spotykać się z przywódcami zachodnioeuropejskimi, tym bardziej, że ci przywódcy zachodnioeuropejscy chcą się spotykać z przedstawicielami opozycji, z tym z panem Grzegorzem Schetyną. I to jest działanie dla dobra Polski, bo jeżeli mamy za te kanały dyplomatyczne, rządowe, które... No, nie ma co ukrywać, że te relacje z naszym zachodnim sąsiadem pogorszyły się za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc jeżeli my możemy jakieś omawiać ważne dla Polski sprawy również na poziomie opozycji parlamentarnej, no to trzeba to robić. No ale wiceszef resortu spraw zagranicznych bodajże wczoraj miał pretensje do Grzegorza Schetyny, że tego wyjazdu w ogóle nie konsultował i że był to raczej no, wypad taki no, samowolny. No ale to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Zamiast spotkać się z szefem Komisji Spraw Zagranicznych, zamiast spotkać się z liderem partii opozycyjnej i porozmawiać, czego te rozmowy dotyczyły i czy przy okazji tych rozmów nie można czegoś, mówię w cudzysłowie, załatwić dla naszego kraju, no to się znowu stara pomniejszyć rolę tej wizyty, rangę tej wizyty. To jest tak trochę jak zabawa dzieci w piaskownicy w pewnym wieku, które strzeże tego swojego terytorium, nie chce oddać zabawek. W polityce powinno być troszeczkę inaczej. Jeżeli jest ktoś, kto może jakieś załatwić ważne sprawy dla kraju, no to powinno się go wspierać, a nawet jeżeli nie, to nie krytykować, bo... Przecież pan minister spraw zagranicznych, czy ktokolwiek również może pojechać do pani Angeli Merkel i również może rozmawiać. Jest tylko pytanie, jaki będzie skutek tych rozmów. Czy te nasze relacje nie zabrnęły na tyle daleko, no, że troszeczkę się oziębiły i ochłodziły. Tak? Prezes Kaczyński jechał na spotkanie z Angelą Merkel, kanclerz Niemiec, po kryjomu. Spotkanie odbyło się w wielkiej tajemnicy. No, taka taktyka Prawa i Sprawiedliwości, tak? Nie, ja nie rozumiem, dlaczego nie miałby się spotkać z kolei lider partii rządzącej z szefową, z panią kanclerz, stojącą na czele rządu naszego sąsiada. Nie wiem, wstydzili się, uważam, że to jest dziwne dla mnie, no ale tak robią. A czego dotyczyło spotkanie, o czym rozmawiał pan przewodniczący z panią kanclerz? No jest dużo tematów, że tak powiem, na styku Polski i Niemiec. No Niemcy to nasz partner gospodarczy, tak? Powinno nam zależeć na tych relacjach. Doskonale sobie zdajemy też sprawę, jaką rolę Niemcy odgrywają w Unii Europejskiej, że są jednym z tych liderów Unii Europejskiej, że są państwem, no, z którego zdaniem pozostali członkowie się liczą, więc to również były kwestie związane, to były te kwestie europejskie, roli Polski w Unii Europejskiej. No ale apologeci, dziennikarze... Przypomnę również, że cały czas trwają dyskusje nad przyszłym budżetem. Cały czas wisi nad nami ten miecz w postaci ewentualnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, tak? O, za jakieś ewentualnie... apologeci dobrej zmiany, mówię o dziennikarzach mediów publicznych, od razu połączyli tą wizytę ze skierowaniem sprawy Polski przez Komisję Europejską do Trybunału. Ja tutaj żadnego związku nie widzę. Że to jakby przyspieszyło, prawdaż, te kroki. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość powinno spojrzeć samo na siebie, na to, co robi. I to nie jest rola, że to się nie podoba Grzegorzowi Schetynie, że to się nie podoba opozycji. Tylko ja przypomnę, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej dobrowolnie. Naród jakby zatwierdził tą decyzję w referendum i tam zobowiązaliśmy się, oprócz niewątpliwych korzyści, które mamy z członkostwa w Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się, że będziemy przestrzegać pewnych reguł. Najogólniej rzecz ujmując, że będziemy państwem demokratycznym. Jeżeli w naszym kraju są podejmowane działania, które te demokratyczne zasady naruszają, a więc naruszają tą świętą zasadę trójpodziału władzy, a więc odrębności władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, no to nie potrzeba tutaj żadnej ingerencji Grzegorza Schetyny.
ani nikogo z opozycji, tylko tam znajdują się na tyle doświadczeni ludzie, na tyle doświadczeni politycy, na tyle doświadczeni prawnicy, że doskonale wiedzą, że tak nie powinno się robić. Więc ja kompletnie nie łączyłbym tej wizyty z tą skargą. Tym bardziej, że wizyta była przecież już po decyzji, a nie przed, więc też nie, nikt mi nie powie, że pewne rzeczy ustala się po fakcie, a nie przed faktem. Więc ale, zarzut chybiony ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ale przekaz poszedł w świat. Znaczy, no przekaz poszedł w świat, no te przekazy Prawo i Sprawiedliwość tworzy takie, jakie uważa ze swojej strony za słuszne i one nie zawsze są jakby zgodne z prawdą obiektywną, tak bym to określił. No ale dlaczego 1/3 społeczeństwa to kupuje? Skąd te sondaże pana? Nie wiem, panie rektorze, myślę, że tutaj nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale nie zastanawialiście się w partii, bo to przecież sondaże brane są pod uwagę przy tworzeniu strategii wyborczej. Czy wie pan, zawsze najlepszym sondażem są wybory. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, Platforma Obywatelska wcześniej wiele razy wygrywała wybory, więc ja bym poczekał do wyborów samorządowych. Zostało 3 tygodnie, zobaczymy, jak sytuacja ułoży się w sejmikach wojewódzkich, no bo to jest taki najbardziej, nazwijmy to, sprawdzian polityczny, tak? Patrzymy tutaj, tu kto wygrał w sejmików, tu się rozegrają bitwy i oczywiście plus bitwy w wielkich miastach. Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław to są te miasta, gdzie na pewno wszyscy wyborcy będą patrzeć na to, co tam się dzieje i kto tą rywalizację i kto te bitwy wygrał, więc zobaczymy, poczekajmy. To będą gorące tygodnie? Myślę, że tak, bo... Czego będziemy świadkami? Jakich fajerwerków? Czego się pan spodziewa? Spodziewam się bardzo różnych rzeczy, bym powiedział, i tych dobrych, i tych złych, więc kampania wyborcza, że tak powiem, ma swoją dynamikę, ma swoje barwy. Ja bym chciał powiedzieć tylko tyle, że chciałbym, żeby ta kampania była fair i żeby ta kampania była uczciwa, abyśmy dyskutowali o faktach, żebyśmy dyskutowali na argumenty, a nie posługiwali się kłamstwem, bo i wracamy do pana premiera Morawieckiego, to co powiedział na początku, tak? Bo te dane, o których ja mówiłem, a więc te 2000 wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 900 kilometrów zostawionych w przetargach do rozstrzygnięcia, ponad 1100 kilometrów zostawionych na place budowy, 1100 kilometrów wybudowanych ze schetynówek na terenie województwa lubelskiego, prawie 15 tysięcy kilometrów wybudowanych na terenie całej Polski, z czego 1000 kilometrów na gołej ziemi, nie wiem, most w kamieniu i inne rzeczy. Przecież to wszyscy widzą. Mało tego, my te dane pozyskaliśmy z odpowiedzi, które otrzymywaliśmy jako posłowie na interpelacje, które były podpisywane przez ministrów pana premiera Morawieckiego, więc nie ma co zaprzeczać oczywistym faktom. Po prostu trzeba usiąść i powiedzieć, że okej, zrobiliście tyle, a ja proponuję zrobić jeszcze to i to i chcę na to wyłożyć tyle i tyle pieniędzy. A tak naprawdę zobaczymy, ile tych pieniędzy przejdzie po zakończeniu pewnego okresu. Bo obiecywać można bardzo dużo, bo to, o czym ja powiedziałem, to są fakty. To są twarde fakty, nikt tym faktom nie zaprzeczy, bo można je sprawdzić. I nie powinno się z nimi raczej dyskutować. No nie powinno się dyskutować, tym bardziej, że one są namacalne, że one są sprawdzalne i tak jak powiedziałem, one wychodzą z dokumentów, które wychodzą chociażby z odpowiedzi na interpelacje. No ale ktoś trudno nas próbuje przekonać na siłę, że Ziemia jest płaska. No dobra, ale to jest złe, panie redaktorze, tak? To jeżeli przyjmiemy, że w kampanii wyborczej można tego typu rzeczy mówić, no to gdzie jest to, gdzie jest ta prawda obiektywna, gdzie jest ta prawda dla wyborców, którzy mogą ocenić jakby rzetelność obietnic danego kandydata, tak? Wydaje mi się, że no bardzo zła jest taka kampania, że obiecuje się złote gruszki na wierzbie, a potem się tego nie dotrzymuje. Zapadł jeszcze jeden ciekawy wyrok w ostatnich dniach, również w trybie wyborczym, bo oto Jan Śpiewak w Warszawie wygrał proces z jednym z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, zdaje się. A chodziło o stwierdzenia, że w reprywatyzację bandycką w stolicy są również umoczeni politycy i działacze Prawa i Sprawiedliwości. Sąd przyznał rację panu Śpiewakowi, no a to oznacza, że komisja pana Patryka Jakiego kryje swoich. No ale znowu, panie redaktorze, skupmy się na faktach.
Przecież fakty są takie, że prezydentem Warszawy był świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński i wtedy decyzje reprywatyzacyjne również były wydawane. I jest prezydentem pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, te decyzje reprywatyzacyjne również są wydawane. Więc to jest proces. Jeżeli my mówilibyśmy o zaniechaniach, jeżeli chodzi o reprywatyzację w Warszawie, to przede wszystkim jedno wielkie zaniechanie, że nie została uchwalona ustawa reprywatyzacyjna, która by pewne rzeczy uporządkowała. No a jeżeli już mamy ocenić, no to powinniśmy rzetelnie ocenić cały ten czas. Natomiast ostrze jakby krytyki ze strony Prawa i Sprawiedliwości skupiło się na pani prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz. Wyłącznie. I na wyłącznie. I na Platformie Obywatelskiej po co? No teraz to już widać jak na dłoni, po to, żeby kandydat na prezydenta, pan Patryk Jaki, mógł jakby kreować się na tego szeryfa, który chce ułatwić życie warszawiakom. Ale znowu nie opieramy się na faktach, bo jeszcze raz podkreślę, za świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego również decyzje reprywatyzacyjne były wydawane. Czyli cała strategia polityczna partii rządzącej opiera się na, no powiem mocno, kłamstwach? Znaczy ja widzę, że tak powiem, dużo zaklinania rzeczywistości, dużo półprawd i tworzenia takiej wirtualnej rzeczywistości, że my jesteśmy dobrzy, tamci byli źli, tamci nie robili nic, my robimy wszystko dobrze. Nie jest tak, bo przeczą temu fakty. Jeżeli można by usiąść do takiej merytorycznej, rzetelnej dyskusji, no to posługując się tymi faktami, no można te półprawdy czy nieprawdy łatwo obalać. Prezes Kaczyński rzucił kiedyś z trybuny sejmowej, nie przekonacie nas, że białe jest białe. Nie wiem, nie jestem tutaj, znaczy to rzucił, faktycznie było, byłem tego świadkiem, rzucił, natomiast no nie chcę wchodzić w psychikę pana prezesa. Freudowska pomyłka? Nie chcę wchodzić tutaj, nie jestem w tym zakresie, nie mam wiedzy, nie jestem specjalistą, nie chcę wchodzić w psychikę pana prezesa. I ostatnie pytanie, jaką strategię Platforma przyjmie na te ostatnie tygodnie kampanii? Jakieś mocne uderzenie? Przepraszam, jeszcze? Panie redaktorze, ale o tej o strategii zazwyczaj przedkampanijnej się nie mówi, tą strategię się po prostu realizuje. Ale z dotychczasowego przebiegu wydarzeń jesteście zadowoleni, czy coś byście poprawili? Czy zawsze można coś poprawić, zawsze można coś zrobić, zawsze coś można zrobić lepiej. Najważniejsze jest, że Koalicja Obywatelska no, ma się dobrze, tak? Dołączają kolejne podmioty do Koalicji Obywatelskiej, ale chyba najważniejsze jest to, że staramy się być i jesteśmy alternatywą dla Prawa i Sprawiedliwości. Staramy się pokazać, że można inaczej, a tutaj jakby, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, mamy zdecydowane atuty, no bo Prawo i Sprawiedliwość raczej jest nakierowane na rządzenie z centrali, raczej ich jakby, raczej Prawo i Sprawiedliwość uważa, że lepiej można zarządzić z Warszawy, Lublinem czy Kraśnikiem, aniżeli na miejscu. Takie podejście socjalistyczne. Centralistyczne, to podejście centralistyczne. My natomiast no, od zawsze, i tutaj znowu nikt nam nie zarzuci, że jest inaczej, uważaliśmy, że jak najwięcej kompetencji powinny otrzymywać samorządy, że jak najwięcej kompetencji powinno być marszałka województwa, że dużo kompetencji powinno być w gminach. No i my przez cały czas to robiliśmy, więc my tutaj jesteśmy wiarygodni, i myślę, że fakty również pokazują, że to jest słuszne rozumowanie, bo ten most w kamieniu, o którym pan powiedział, czyli tą drogę dojazdową wojewódzką wybudowaną do tego mostu, no to przecież realizował samorząd województwa lubelskiego, więc zdecydowanie lepiej moim zdaniem gospodarować pieniędzmi tutaj w naszym terenie i dzielić je na poszczególne gminy z poziomu Lublina, no bo my wiemy chyba lepiej, gdzie te potrzeby są, aniżeli ktoś miałby te pieniądze dzielić z poziomu Warszawy. Myślę, że to tutaj powinno się dziać, no i my mówimy, że tak będzie i to chcemy, żeby to tak funkcjonowało. I chyba warto w tym miejscu zaprosić naszych telewizów do udziału w wyborach, przy czym ważne jest, aby patrzyli na fakty, a nie na to, co mówią politycy.
Tak, ważne jest, aby patrzeć na fakty, ważne jest, aby patrzeć na realność obietnic. Ważne jest również, aby patrzeć na to, jak kto prowadzi kampanię wyborczą, no bo potem ci sami ludzie, że tak powiem, zasiadają czy na fotelu burmistrza, czy na fotelu wójta, czy na fotelu prezydenta i najważniejsza jest wiarygodność, tak? Najważniejsza jest wiarygodność, że to, co zostało obiecane, później będzie zrealizowane. Czyli co, jeśli kłamie w czasie kampanii, może kłamać także później? No to jest wniosek pana redaktora, ale wydaje mi się, że słuszny, tak. Dziękuję panie pośle, dziękuję państwu, no i zapraszamy na wybory. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Jeśli my nie pójdziemy, pójdą inni. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.